Wszystkim dzisiaj nagrałam Wam taki update kolekcji, bo postanowiłam, no oczywiście update, nie wiem jak to się czyta, Boże Święty. Będzie. Sorry, że Wam tutaj przerywam filmik, ale chciałam Wam powiedzieć, że się pomyliłam i powinno się mówić update. No, dobra, to tyle. Na listopad 2020 postanowiłam, że będę nagrywać coś takiego. Co kilka miesięcy, co pół roku i będziemy robić takie jakby organizacje, że jak to wygląda u mnie i będziemy to sobie porównywać. Z góry przepraszam za mój syf w pokoju, ale nie potrafię tego ogarnąć. Ja ogólnie kupiłam sobie takie półki szklane, ponieważ na tej półce znajdują się teraz książki. Postanowiłam, że będę w ogóle czytać Hobbita. Ja już go czytałam chyba drugi raz, bo wcześniej nie czytałam, a bardziej słuchałam audiobooka, bo miałam to jako lekturę szkolną bardzo dawno temu. Więc no, postanowiłam, że sobie znowu przeczytam. Ona jest w ogóle wypożyczona. Tu jeszcze jest jakaś książka. To lecimy sobie już do kolekcji, bo przedłużam ciągle. Więc tak wygląda kolekcja. Jest na takich półeczkach, świetnie to wygląda, więc może zacznijmy od samej góry. Na górze znajdują się trady. Jak na razie mamy tutaj tylko trzy, czyli Lily, Ricky Rocker, California Chrome oraz Brooksweet Pink Magnum. Ogółem to planuję sobie kupić Jeepsy Vanera, natomiast nie wiem kiedy, raczej nie prędko. Następne na są Elbiaki. Raczej tych Elbiaczków tutaj nie będę o nich nic mówić, bo ich jest mega dużo, tylko tutaj powiem z przodu mamy źrebaczki. Tutaj mamy klacz, jaką klacz? Boże, Ogiera Szwarcwaldzkiego oraz klacz Achotekińską z kolekty. I z drugiej strony mamy już wszystkie koniki. O, tutaj na przykład jest nasza bohaterka serialu. Ogólnie tu chciałabym też bardzo przeprosić, że w tym tygodniu nie będzie serialu. Ale niestety muszę się uczyć na sprawdzian z matmy, więc sorry. Tutaj mamy jakieś kolejne, kolejne, kolejne. No i wiecie. Takie różne figurki. Na trzeciej półeczce znajdują się modele takie, które chciałam wyeksponować, że są one troszeczkę bardziej, więcej warte. Mamy tutaj między innymi Ogiera Brambi. Na przykład mamy tutaj też Tygrysa z Papo, klacz Brambi. Takiego jednorożca, którego dostałam 2 lata temu na urodziny, wyszła ich. Tutaj mamy ogierka Mojo oraz klacz Mizuri Foxtrotter z kolekty. Tutaj mam też taką roślinkę. Jest tu... poleciało. Takie coś, nie wiem, to było do tego konia, nie wiem, czemu to tutaj trzymam. I tu mamy mini Winisa. O. I tutaj mam moje wszystkie SM-ki. Nie jest ich tutaj zbyt dużo. Tutaj mamy na przykład klacz na moldzie Bang & Olufsen albo jakiegoś Luzetana. Oraz tutaj jest model, który był już pomalowany, ale postanowiłam, że go lepiej pomaluję. Więc no, niestety farby z Breya są beznadziejne, więc a niestety aktualnie mi się te moje farby, które są super, skończyły. I tutaj jest zrobię, bo ja miałam dużo customów, ale różne rzeczy się z nimi podziały, więc tutaj sobie zakupiłam właśnie tego źrebaka i tutaj z niego zrobię customa, dlatego on tutaj jest. I mam tu też trzy zwierzątka. Ja ogólnie nie zbieram zwierząt, ale mam na przykład tutaj huskiego, lemura oraz Black Bucket Jackal. Nie wiem, kto się czyta. Szakal to jest chyba. Jakiś australijski czy coś, nie wiem. No i tak wygląda właśnie kolekcja. Proszę bardzo. Na ten moment. Także nie wiem, ile liczy koni musiałabym policzyć. Prawdopodobnie tutaj gdzieś na ekranie Wam się wyświetli. Więc no. To tyle. Wrzucam dzisiaj Wam ten filmik, bo dzisiaj będą 2 filmy jednego dnia. Wrzucam Wam teraz ten filmik. I zaraz Wam też pójdę robić Q&A. Więc no. Pa! Widzimy się jeszcze w drugim odcinku, który będzie dzisiaj, bo muszę niestety nadrobić. Chcę Was pocieszyć, dlatego że nie będzie serialu, no ale wiecie o co chodzi, więc postanowiłam, że nagram po prostu 2 odcinki jednego dnia.
Bye!